Jak dębiczanie wyobrażają sobie udane walentynki? Jak je obchodzą? Czy to jest święto tylko dla młodych osób? Sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Zdaniem większości przepytanych przez nas osób, udany dzień zakochanych to kolacja, spacer i kwiaty dla pań. Wśród zapytanych przez nas pani, panów nie zabrakło propozycji spędzenia walentynek na dobrym seansie filmowym w kinie lub przed telewizorem. No raczej po prostu posiedzenie przy kolacji, przy świecach. No my nie spędzamy takich świąt. A dlaczego, jeśli mogę zapytać? My się cieszymy każdym dniem, jakieś walentynki nie muszą być. Raczej w domu, tak na spokojnie, razem oglądamy jakiś film, kupimy sobie może coś, albo zamówimy pizzę, albo po prostu pójdziemy do restauracji, zamówimy pizzę. Jeszcze nie myśleliśmy nad tym, ale myślę, że będzie sympatycznie, romantycznie, we dwójkę. Zarówno dziewczyny, jak i chłopcy spodziewają się kartki walentynkowej lub drobiazgu od ukochanej osoby. Coś na pewno będzie. Janka się szykuje. Tak. I vice versa. Bo to takie miłe dla serca i w ogóle. Także, że polecam walentynki, niech się wszyscy kochają. No, a ja też myślę, że coś dostanę. Na pewno. Powinno się kupić piękny bukiet kwiatów dla kobiety czy żony, ukochać ją, wypić wspólnie kawę, ciasteczko, no i później, żeby ta noc była przypomniana jako noc poślubna. Niektórzy nie lubią walentynek, podkreślali, że jest to święto, które przyszło do nas z zachodu i nie powinniśmy go obchodzić. Więcej wypowiedzi mieszkańców na temat walentynek w naszej sondzie emitowanej na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.